Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, po raz kolejny W58 Bard. No i mam nadzieję, że znowu mniejszy bądź większy progres. Jeżeli oglądacie te odcinki, śledzicie codziennie tego Barda, to pewnie wiecie, że ostatnio zatrzymaliśmy się tutaj na stukniętym żonglerze w strefie światła, oczywiście w cyrku grozy. Jest to Maguś i mieliśmy wczoraj na niego jakieś, nie wiem, 0,02% czy 0,03%. Dzisiaj sprawdziłem przed odcinkiem, no i niestety jest zaledwie 0,05%. Także no chyba nie uda nam się go pokonać. Może jakieś sportowe grzybki, powiedzmy tam z 50 czy coś koło tego w niego wrzucę, no ale na większą skalę, powiedzmy, go klikać się troszeczkę mija z celem. Ewentualnie jak tutaj dzisiaj znajdę jakieś upgrade'y dla swojej postaci, czyli tam jakieś po prostu lepsze itemki czy coś takiego, to może by się coś ruszyło, no ale na ten moment niestety, jeżeli chodzi o tutaj lożki, które nam dadzą najwięcej expa, no to jesteśmy w kropce, można by powiedzieć, i jesteśmy na bloku, także na razie musimy się niestety obejść smakiem, ale mam za to na strefę mroku prawie 2% tutaj na te zbezczeszczone katakumby, na tą zjawę. Jak ta zjawa padnie, to podejrzewam, że kilku kolejnych również, także jakiś tu może level wpadnie, jakiegoś expa na pewno wbijemy. Oprócz tego będą nam leciały itemki, może coś dla nas poleci, co nam pomoże właśnie ruszyć ten cyrk grozy, ewentualnie może coś dla naszych pachołków, żeby tam jakąś wieżę pocisnąć czy coś, zobaczymy. W każdym razie no znowu tutaj na pewno mniejszy bądź większy progres zrobimy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wbijajcie na Discorda, na Instagram i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić suba z dzwonem, jeżeli podoba wam się seria z tego Barda i generalnie podoba wam się to, jakie serie tutaj mamy z Shakesa i co się generalnie dzieje na tym kanale, to zostawiajcie tego suba. No i piszcie oczywiście komentarze, jak tam wam idzie na W58, jakie ostatnie osiągnięcia, może tam, nie wiem, no wszystko co tam chcecie, to napiszcie, po prostu chętnie sobie poczytam, jak po prostu moim widzom idzie. No i dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Standardowo, zanim przejdziemy do klikanki, to opowiem wam, co tutaj więcej się wydarzyło. Przede wszystkim, jak pewnie wiecie, wczoraj już te podziemia wbiliśmy. Zakupiłem sobie później ten drugi pakiecik, także tutaj jeszcze troszkę bardziej za te dusze z drugiego pakietu, tego od 150 levela, podbiliśmy sobie budynki. Mamy już serce 7, traktor mamy również 7, trenera na 6, wczoraj chyba mieliśmy na odcinku na 4, więc to tak naprawdę najbardziej się zmieniło. No i teraz te dusze powoli odkładam. Jeżeli chodzi o twierdzę, to za wiele się w sumie nie zmieniło. Te kwatery teraz podbijam, żeby po prostu kopanie gemów było jak najtańsze, jak już będziemy mieli event twierdzy w piątek, bo to na pewno nam pomoże. No właśnie, to też jest to, że w sumie teraz największym takim upgrade'em dla nas byłoby to, żeby po prostu wymienić jakoś delikatnie gemiki. Na pewno jakby tutaj jakiś nam na intę poleciał, o, na przykład do broni duży, no to by było przyjemnie, no ale skipować to, gdzie te gemy kosztują 50 grzyba za jednego skipa, no bo one się kopią bardzo długo na tych kwaterach i na 10 kopalni, żeby jeszcze dostać na przykład mały czy coś takiego, czy wcale nie dostać, bo jakiś tam dla innej klasy, no to już do tego poniedziałku po prostu lepiej będzie się wstrzymać. Natomiast no i to jest w sumie taka główna bolączka dla nas i taki główny, można powiedzieć, powód tego, że dalej tego cyrku nie możemy pocisnąć. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Dobra. Więc twierdzy się w sumie za wiele nie zmieniło. Kwaterki mi się zbudują za 2 godziny. Tutaj salkę też podbiłem już na 9. Wczoraj jeszcze chyba miałem 7. No ale te surki już, powiedzmy, że wykorzystane, jeżeli chodzi o zdobycie podziemia, więc można tutaj troszkę podbić tą salkę, żeby po prostu gildia miała więcej rycków. Także tyle. Co najważniejsze, to tak naprawdę to, że udało nam się wczoraj na streamku na Twitchu uzupełnić klaser. Klaser już w tym momencie mamy na poziomie 71,05 i mamy już wszystkie normalne itemki, czyli te zwykłe, nieepickie, zdobyte. Dla każdej klasy postaci tutaj tych tarć, jak pewnie widzieliście, pokazywałem wam, dużo mi brakowało. Teraz już jest wszystko. Tak samo itemki maga też już mamy wszystkie te zwykłe. No i itemki zwiadowcy również. Tutaj u maga to akurat mi brakowało chyba tylko jednej czapki, jak się nie mylę dokładnie. Chyba tutaj tej, widzicie myszkę, widzicie, tej co ją pokazuje, ale udało nam się, wczoraj mi ktoś na streamku podesłał, kto ją ma, więc tutaj też z pomocą widzów oczywiście udało się to zrobić. Na wojowniku też bardzo długo szukałem tarczy, tylko która to była tarcza, nie wiem, czy nie ta chyba, albo ta, nie pamiętam już, w każdym razie na pewno z tego rodzaju tarcza też bardzo długo jej szukałem, ale też nam jeden widz podesłał, także no tutaj z pomocą widzów, ja też dużo szukałem, też na streamku wczoraj miałem sporo ludzi pododawanych do znajomych, żeby iść po prostu pozbijać tych, którzy mi coś dawali, i koniec końców wszystko już mamy. Jeżeli chodzi o wisiorki, tutaj to tak samo, wisiorki zdobyłem w taki sposób, że zamiast szukać, to po prostu rolowałem gabinet magii, bo głównie mi tutaj z tych brakowało.
No i ten gabinet magii, co chwilę mi tam wylatał jakiś wisiorek, kupowałem go, trochę tam powiedzmy, że golda straciłem, no ale dzięki temu chociaż mamy już uzupełniony ten klaser w pełni i tak naprawdę teraz, tak jak mówię, zostały mi tylko itemki epickie, także no już z klaserem jesteśmy, można powiedzieć, mamy go z głowy, o, może w ten sposób. No i co? I tak naprawdę tyle, co tu jeszcze mogło się zmienić? No a ręka w tym momencie wygląda tak, jak widzicie, kolejne ulepszenie kupione dzisiaj po godzinie 7, jutro już mam budzik na 3:25, także na tego kupca, no ale jak widzicie mamy kolejne przyspieszenie na koktajle, jeden reset już wczoraj zrobiłem, mamy 20 runek, teraz jak tutaj wbiję 20, to robię następny, więc tak to powolutku się powiedzmy, no zdobywamy te runy, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Książki jeszcze nie odbieram, bo może jakieś levely wbiję, więc dlatego trzymam ten kalendarz. Co więcej? Aha, połapałem też przed odcinkiem, no może nie przed odcinkiem, już tam z rana jak wstałem, połapałem pupile, niby mogłem poczekać do końca tej wyprawy, ale już chciałem mieć to po prostu z głowy. Tak więc tu jak widzicie złapaliśmy sobie dzisiaj... czemu mi... Halo, jak najeżdżam na tą chmurkę, to mi nie pokazuje w ogóle nazwy ani nic, a jak na dzynkę to pokazuje, zobaczcie, śmieszny taki błąd, no ale nieistotne. Złapaliśmy sobie tego pupilka, złapaliśmy tutaj w ogniu również, tego to już wczoraj, no i jeszcze mam dzisiaj do złapania, jak będę wieczorem robił ławkę, to okulnicę, bo to już jest nocą, tak więc powoli te pupilki się tutaj ulepszają, że tak powiem, dzisiaj znowu zrobiliśmy 5-0. Głównym moim celem jest to, żeby wbić tą dzyńką, w sensie no generalnie, żeby to światło tak rozbudować, żeby jeszcze przed końcem sierpnia udało mi się tego gin tonika pokonać i go złapać, dlatego że lato się kończy właśnie 31 sierpnia, to jest ostatni dzień lata, więc tutaj dobrze by to było zrobić, bo to bardzo mocno mi pomoże pod tutaj kątem przejścia w oko, natomiast tu mamy rozmiazgę i to jest jesień, nie? Więc te dwa pupilki byśmy sobie złapali jeden po drugim, zobaczymy czy mi się to uda, nie jestem pewien, no ale powiedzmy, że mam nadzieję, że tak po prostu, nie? Chociaż tu tych jedzonek nie mam za wiele, no ale jakoś to mam nadzieję, że wyjdzie. Także tyle, nie? Za wiele się tutaj nie pozmieniało, więc okej, żeby nie przedłużać, lecimy do tych zbezczeszczonych kataków, no i zaczynamy od zjawy. To wiadomo, no niestety, no tu w sumie oni też biją pięścią, co niektórzy. To też druga sprawa, że można by było... czy ja coś dzisiaj wrzucałem już do kibla? To tak swoją drogą? Nie, nie wrzucałem jeszcze dzisiaj. No to dobra, to może sobie wrzucimy tą broń, tak szczerze, do toalety, żeby to mieć z głowy. Okej, od razu nam poleciał łuk. Łuk możemy wydać, to jest co prawda, bo tu w ogóle jeszcze mi wyleciały ostatnie kopania moje, to są gemiki na zręczność, jak widzicie. Plus 230, tutaj 246, także jeszcze niestety żaden gem z tej 10 kopalni nie poleciał dla nas. A szkoda, no ale okej, tutaj mamy brońkę, no wypadałoby w sumie te bronie im podawać. Teraz tak, czekajcie, to już mamy zrobione, więc tutaj już many nie stracę, powiedzmy, że jeszcze sobie to zamienię do toalety, no i dobra, i mamy coś dla wojownika, co prawda na zręczność, no ale grunt, żeby on po prostu nie bił z pięści, to jest to, że tak naprawdę jak tutaj powiedzmy byśmy się przebrali w następny weekend, jakby był ten event epicki, no to po prostu byłoby o wiele prościej, bo wtedy byśmy nawet sami te lochy pokonywali i po prostu te pachołki by się same ubierały, a tak to musimy, o jak, o dostaliśmy osiągnięcie, super, a tak to musimy kombinować właśnie w taki sposób, mamy jakieś buciki, założymy oczywiście, lecimy dalej, teraz mamy szkieleta, ile mi w ogóle da expa te ci przeciwnicy, chyba nie za wiele, tak szczerze mówiąc, chyba to są niestety grosze. Tutaj mamy wojownika, no ten wojownik niby powinien paść, to jest taka samo napędzająca się powiedzmy machina, dlatego że jak wiadomo, tutaj kolejni padają, coraz bardziej się ubierają te pachołki, no i potem powiedzmy, że następni padają i tak w kółko, tylko że no mówię, bez weekendu epickiego, jak te pachołki są prawie gołe, to niestety nie idzie tak łatwo, no ale szczerze myślałem, że jak ta zjawa nam padnie, ta zjawa przeważnie jest takim powiedzmy niby blokiem, nie, bo jak już tą zjawę napoczniemy, to potem już idzie łatwiej, dlatego że tam jakieś ewentualnie uniki i tak dalej, no a zjawa to jest wiadomo mak, no a tu zobaczcie, że kurczę, myślałem, że szkielet nam padnie praktycznie od razu, no a tu niestety są jakieś problemy, jeżeli o niego chodzi. Tam mi poleciały buciki, więc te buciki mi za dużo niestety nie dadzą, więc musimy szukać dalej. Mamy, tam było 1 300 000, no nie, no nie mówcie mi, że dzisiaj taki tragiczny progres będzie na odcinku. O, tam bardzo bliska próba, no ale ten szkielet widać, że stawia naprawdę bardzo, bardzo duży opór. Oczywiście nie będziemy go tu klikać na pałę, bo totalnie mija się to z celem. Powiedzmy, że jeszcze może dorzucę jakieś ewentualnie statystyki, troszkę może w HP, żeby mieć tutaj już 1,5 miliona, coś koło tego, no powiedzmy do 990. Tego golda wolę na razie trzymać, bo jak się trafi, wiadomo
jakaś fajna broń w sklepie, albo jakiś itemek epicki czy coś, no to lepiej mieć po prostu tego golda na kup. No ja mam jeszcze dzisiaj awkę, wiadomo, zrobiłem tylko troszeczkę, dosłownie, żeby te pupile połapać. Ile mi jeszcze zostało awki? No, 240, więc to wszystko zrobię, jak już zrobimy wyprawę. No ale kurczę, powiem wam, że myślałem, że to jakoś szybciej padnie. No na zjawę było prawie 2%, a może z ciekawości sprawdzę, ile mamy na szkieleta tak na szybko. Żeby tu, wiecie, może nie klikać na pałę, bo może na niego znowu jest bardzo mało, albo po prostu my mamy pecha i mamy na niego też, powiedzmy, z 1,5%, a on nie chce nam padać, co by było niefajne. No ale okej, odpalamy SF Toolsa i zobaczymy na bieżąco, jak to wygląda. Szkoda, bo kurczę, no spodziewałem się, że lepiej to pójdzie, no ale nie ma co się dziwić, no te nasze pachołki są praktycznie gołe, ale no tam Kunegunda niby ma jakieś gemiki, ma tam broń i tak dalej, jakieś uniki by mogły siąść. O kurde, 0,32 mamy tylko na niego. No to bardzo malutko, bardzo malutko. Myślałem, szczerze mówiąc, że to pójdzie lepiej. No a tu wygląda na to, że jest problematycznie. No czyli chyba dzisiaj, kurczę, progresu jakiegoś dużego nie będzie. Tak jak was przyzwyczaiłem do tego, żeby jakoś tu dalej to szło i jakoś żebyśmy dalej klikali, tak tutaj powiedzmy, że jeszcze no z 40 grzybków na niego, a nuż się uda, a nuż padnie. O, padło, okej, super. Mamy jakiś trinkecik, oj, zobaczcie, ten trinkecik to akurat jest dla nas fajny. Co prawda tutaj dla nich też, ale my chyba wolelibyśmy siebie ubrać póki co, także zrobimy miejsce na klejnot, odzyskamy klejnot, bo to był taki mój cel poniekąd, żeby ewentualnie tu jakieś epiki sobie dostać. Teraz mamy kogo? Teraz mamy znowu wojownika. No to na niego chyba też nie będą. Zobaczcie, że nawet levela nie wbiliśmy. Ile w ogóle nam dają? Ekspat ci przeciwnicy. Aha, i jeszcze jednej rzeczy wam nie pokazałem. Wczoraj oczywiście z racji tego, że zdobyliśmy to podziemie, no to potem pierwsza misja, jaką zrobiliśmy po zdobyciu podziemia, to było wieczorem na streamku, dała nam to ulepszone koło, jak widzicie, więc też dostaliśmy osiągnięcie, że mamy to nowe koło. No i tutaj, jak możecie zauważyć, już mamy to ulepszone koło, które nam tam daje owocki i tam generalnie te nagrody są inne. To też specjalnie wam zapisałem tą misję, żebyście widzieli, bo to też myślę, że no nowe koło dla konta to jest też jakaś tam, powiedzmy, większa rzecz, że tak powiem. Dobra, zjawa mi dała niecałe 6 milionów expa, natomiast tutaj szkielet mi dał troszkę ponad 6, no to nie, no to ten eks jest bardzo malutki, no ale okej, może jeszcze tego delikatnie spróbujemy poklikać, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy coś może jakaś przerwa by się przydała od tego barda. No to jest właśnie to, że na początku to szło fajnie, wszystko spoko, no a teraz niestety, jak tutaj się zblokowaliśmy, teraz mamy środę, czyli no właśnie, no idealnie by była dzisiaj przerwa, jutro przerwa i w piątek potężny odcinek z weekendu epickiego, no ale tego weekendu epickiego niestety nie ma, więc no nie będzie to takie proste. Szkoda, że w ogóle znowu wojownik, jakby był jakiś zwiadowca, to może by poszło łatwiej, ale okej, lecimy. Nie wiem w sumie, czy dobrym pomysłem było, że ten trinket na siebie daliśmy, tak w zasadzie. No ale on nam dawał bardzo dużo na plus, więc w sumie czemu nie, chyba lepiej siebie wzmocnić, bo pachołki to tam z czasem się wzmocnią, że tak powiem, same. Wieży jeszcze też nie możemy pocisnąć, na wieżę mamy, poczekajcie, wieża jest chyba not possible, albo jakieś 000, jak się nie mylę. Jeszcze tutaj zerknę z powrotem, kręci się, kręci, zobaczmy, jak to wygląda. Sobie to teraz wymieniliśmy ten itemek, no ale to nie jest jakiś game changer, powiedzmy, no nie, no wieża jest not possible w dalszym ciągu. Kurczę, no to lipa, lipa duża. Powiedzmy, że jeszcze z 15 prób na tego ożywieńca spróbujemy tutaj go kliknąć, a jeżeli, no to jest też pech, nie, bo zobaczcie, tyle lochów sklirowaliśmy, że tak powiem, wyczyściliśmy, czy to właśnie tutaj tą twierdzę posępnego czerepu, czy to tutaj te pierwsze 4 poziomy cyrku grozy. Na epików takich lepszych praktycznie wcale nam, wcale takie epiki nam nie poleciały, więc to też jest na pewno duży minus. Dobra, spróbujmy jeszcze tu. Tu mamy jakiegoś magusia, dokładnie. Tu mamy zwiada. Tu nam to tornadko może troszkę popada, dlatego że no teraz jest znowu niestety wojownik, ale może jeszcze udałoby się go pokonać do jakiegoś następnego wojownika, którego nie będziemy mogli pocisnąć. Jakieś tam statystyki ewentualnie pójdą do góry, powiedzmy. No i może jakieś przymierzenie pod ten cyrk grozy. No jakby ten mag nam padł, to podejrzewam, że jakiś kilku kolejnych również. No w tym momencie cyrk grozy to jest nasze główne źródło expa, tak samo potem piekło. No i potem ewentualnie
dopiero, no i potem taki stop, nie, bo to wiadomo, na tym jednym epiku by się zamknęło Cyrk Grozy, zamknęłoby się piekło, tam ewentualnie pierwsze chyba dwa piętra Esterosu byśmy pokonali, bo ten Esteros chyba drobi po 200 levelu, jak się nie mylę, no i potem jakoś by to dalej poszło, no ale dobra, 163 level chyba zaraz nabijemy, teraz niby mamy znowu wojownika, ale nam padł, dokładnie, mamy też jakieś itemki, możemy dać do kotła, co dzisiaj jest za misja dnia, jeszcze zerknę, koło fortuny, dobra, to na luzie się zrobi, to możemy zostawić, to damy też do tego kotła, no i okej, teraz mamy tak, tu damy na 1000 powiedzmy, tego HP, ile tu muszę mieć minimum? 3400, mam 3700, no to na luzie i teraz sobie wrzucamy znowu statystyki, zobaczcie ile golda leci z tego tornada, nie? No tornado w tym momencie to jest można powiedzieć, że bardzo, bardzo fajna rzecz, znowu tu zostawię powiedzmy tak z pół miliona tego golda, okej, niech będzie tyle, nawet nam równiutko wyszło i teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika znowu, no to dobra, chyba z tym już nie damy rady, nie będę tutaj znowu dociskał, no i okej, ile nam dają jeszcze bronie? Chętnie nie bym zerknął, plus 18, no to nie jest za dużo, tu plus 32, o, zobaczcie, i to przypadkiem taka broń nam poleciała, dobra, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, okej, no i powiedzmy, że jesteśmy w miarę docisnęliśmy to, powiedzmy, że jakieś tam statystyki wpadły, jakiś tam level i tak dalej, no i zerkamy, jak to teraz wygląda z tym magusiem w tym cyrku grozy, tutaj pyk, wszystko mamy na bieżąco, a wylogowało mnie przez tego SF Toolsa, wszystkie mam statystyki takie, jakie powinien mieć i dobra, zerknijmy sobie teraz, no powiedzmy ile, który miałem level, 160 chyba pierwszy, no to dwa levele niecałe tylko, no to już nie jest taki progres jak we wczorajszym odcinku, we wczorajszym chyba nabiliśmy ze 30 leveli, o, zobaczcie, 0,45 na niego mamy teraz. Patrzcie, troszkę wzmocniliśmy się, jeżeli chodzi o tutaj statystyki. Broń wymieniona, broń nam bardzo fajna poleciała, bardzo fajny górny rozrzut i tak dalej. A chociaż nie wiem, miałem patrzeć jak jeszcze jeden gemik na Inte, ale ja tutaj chyba nie mam za bardzo. No tu mam niby, ale tracić broń dla tego gema słabego to raczej mija się z celem. No dobra, jakieś tam sportowe grzybki powiedzmy na niego weźmiemy. Zobaczymy jak nam to pójdzie, może by się udało, fajnie by było, bo to tak jak mówię jest blok. Jak jego pokonamy, to potem kilku kolejnych również powinniśmy pokonać. To też ciekawe. Ciekawostka swoją drogą, że niby jesteśmy magiem w walce z magami, no a tu niestety na magu się zatrzymaliśmy. Bardziej bym obstawiał, że to będzie jakiś woj, no ale znowu na wojów to my jesteśmy bardzo dobrzy z tymi naszymi krytami, więc jest jak jest. Ale zwróćcie uwagę, troszkę statystyk podbiliśmy, przecież niedużo. Może wiecie co, skoro ja i tak mam już broń wymienioną, na razie mi golda nie potrzeba, to ja może całego tego golda po prostu wywalę tutaj w tą mintę. Jeszcze troszkę to na pewno tam pomoże, że tak powiem. Jeszcze się tu na wszelki wypadek przeloguję, bo to różnie może być z tą gierką, tu może coś nie załapać, tutaj coś, no i dobra, i trochę sportowych grzybów na tego żonglera, nie pamiętam jak to wygląda, potem jeszcze wiem, że w cyrku grozy jest ta taka Madame Mystique, to też jest maguś, tylko nie pamiętam, która ona jest, cały czas myślałem, że szósta, ale tu raczej nie będzie mag po magu, tak mi się wydaje, więc ona jest chyba jakoś tam pod koniec, nie wiem czy nie dziewiąta czasem, no ale jakbyśmy pokonali tego żonglera i potem ewentualnie jeszcze kilku wojowników i się znowu zatrzymali na tej Madame Mystique, to bym się nie obraził, a nuż by na przykład, nie wiem, jakaś broń nam wyleciała z tego lochu, albo jakiś fajny epik czy coś i wiadomo, tutaj po raz kolejny byłoby pewne wzmocnienie, no 0,45% to kurczę nie są duże procenty w dalszym ciągu, tu jakby musimy o tym pamiętać, że to nie jest wcale takie proste, żeby na takich procentach kliknąć loch, no ale są na pewno lepsze niż 0,05%, miałem wydawać na niego około 50 sportowych grzybków tak dla testa, no ale skoro faktycznie się wzmocniliśmy o wiele bardziej, to czemu by nie spróbować? A czekajcie, jeszcze spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić w tym SF Toolsie, tak tylko dla świętego spokoju, bo wiadomo, teraz jak jesteśmy, niepotrzebna nam jest pasywka przede wszystkim, czyli jak dodajemy 100, to mamy tutaj 8,05 inteligencji byśmy mieli, jakbyśmy dodali jeszcze jeden ten i ewentualnie tutaj byśmy stracili około 150, czyli by było 3650, pyk i okej, okay. I teraz robimy sobie all, no i jak to wygląda, było 0,45, pamiętamy, wy tego nie widzicie, ale no musicie mi uwierzyć na słowo, już nie chcę mi się przechwytywać przeglądarki, zresztą nie mam tego ustawionego, 0,54, no troszkę by wzrosło faktycznie, ale poczekajcie, tu mam niby
no jakby temu zabrać tą broń, bo ta broń i tak jest nic nie warta, szczerze mówiąc. Jakby jemu powiedzmy zabrać tą broń, pyk. Jakby tutaj się pozbyć jakiegoś najsłabszego gemika. Tu mamy 147, okej, okay, no to za niego, pyk. No i dobra, i teraz jakby na tego maga, teraz mamy troszkę więcej inteligencji. Czy spełniam w ogóle wymagania co do pasywki? Nie spełniam, czyli potem... No nie spełniam, troszkę mi brakuje. Czyli potem byśmy musieli wrócić. Ja mam tu jakiś gemik na HP? Chyba nie mam. Ewentualnie by trzeba wykopać, no to też będzie problem w sumie. Tego nie przemyślałem, powiedzmy. No ale okej, na razie spróbujemy przez tego maga się przebić, a dalej będziemy kombinować. Bo mówię, no pasywka nam nie jest potrzebna, dlatego że na magów oczywiście, jak pewnie wiecie, pasywka nie działa. No i tutaj jakieś te próby takie, powiedzmy, że bliższe. Schodzimy mu bardzo często poniżej tego 1 miliona, mimo że on ma prawie 3 miliony HP, więc sporo też, jak na Magusia. My mamy zaledwie 1,5 miliona niecałe. No ale dobra, troszkę powiedzmy jeszcze tych sport, powiedzmy, że jeszcze z 90. Z 90 grzybków, uda nam się, to się uda, nie uda się, to trudno. To będziemy, chociaż kurde, no specjalnie gema zmieniłem. Szkoda by było, żeby go tu nie pokonać. No 0,54%. To nie jest mało, szczerze mówiąc. Jak na ten loch, to zdecydowanie nie jest mało. Broń nam naprawdę przypadkiem poleciała niemalże idealna, z super rozrzutem. Dała nam znowu na plus średnich dość dużo, więc no... Oj, dobra, siedzi. Nawet mniej wydałem niż miałem wydać. I mamy to, 165 level. Zobaczmy, jak ta walka wyglądała. Udało się, dobra, już się bałem, że tu nie będzie progresu. Pierwszy krytyk, drugi zwykły, trzeci zwykły, no i na koniec bardzo mocny krytyk, no i zobaczcie, 50 milionów expa, czyli można powiedzieć, że tutaj te zbezczeszczone katakumby dały nam zaledwie 1/10 tego, no tam troszkę więcej, ale coś koło tego niż właśnie jeden loch. I teraz mamy syjamskie bliźnięta. Syjamskie bliźnięta to jest... niestety wojownik, no i teraz musimy wrócić do tej naszej starej konfiguracji. O, i zobaczcie, jaki fart, gemik na HP akurat, i to jeszcze duży, więc tutaj podmieniamy. Jeden na inteligencję muszę podmienić na pewno, czyli mamy tak 142 to jest najsłabszy, dobra, to podmieniam tego, muszę pamiętać, żeby tego na pewno trzymać, bo to już jest duży, kurczę, ale nam, powiedzmy, że udało się, nie? Strasznie duży fart, no, ale niestety znowu nie dostaliśmy żadnego epika. O kurde. Dobra, no tego to się nie spodziewałem, że on tak szybko padnie. Okej, okay, podoba mi się to. No ale to też jest wymiana gema, wiadomo. Ale okej, okay, lecimy dalej. Patrzymy, jak to tu wygląda. Kurde, jakie buły. Piękna sprawa. Okej, okay, 167 level. Teraz mamy kolejnego wojownika. Dobra, no to on też powinien paść, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie, że tu co chwilę jakieś bliższe próby. Także jakieś kryty z naszej strony i powinno paść. Znowu dostaliśmy dużo golda, a nie dostaliśmy po raz kolejny żadnego itemku. No to jest taki pech, że nie dość, że nie ma tego weekendu epickiego, to my jeszcze nic nie dropimy w ogóle, żeby chociaż jako tako się poprzebierać. No ale no pech. Po prostu pech. No ale i tak próbujemy tutaj jakoś docisnąć, żeby to jako tako wyglądało. Jutro chyba w ogóle robię przerwę od tego barda, szczerze mówiąc. Chyba, że coś tam się nowego pojawi, powiedzmy, jakieś nowe perspektywy. No ale na ten moment nie wygląda. Dobra, żartowniś bronek nam padł. Mamy 169 level, prawie 170 w sumie. Okej, okay, tutaj tylko jeden kryt. Zobaczmy, jakieś... O, ten pierścionek jest drogi. To ja bym w sumie się wstrzymał i go zostawił do ewentualnie wiedźmy, jak będzie chciała. Coś tam sobie rozmontujemy. I teraz mamy koło, teraz mamy człowieka gumę. Człowiek guma to jest zwiad, więc chyba, szczerze mówiąc, z tym zwiadem powinno nam też pójść w miarę łatwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Popróbujemy. I potem chyba dziewiąty to jest ta Madame Mystique, jak dobrze pamiętam. Tutaj grunt, żeby... bo tu w ogóle już nabiliśmy sporo leveli, więc po raz kolejny będziemy mogli broń wymienić. Ale to jakbyśmy jeszcze na tej starej broni tego człowieka gumę pokonali, to powiedzmy, że byłoby łatwiej. Potem przed tą Madame Mystique byśmy wymienili broń i zobaczylibyśmy. No bo jeżeli by było znowu... tam 0,02%, tak jak wczoraj po wymianie broni na tego maga, no to wtedy wiadomo, że jednak zrobilibyśmy już stop. Natomiast jeżeli... Dobra, siedzi, 170 prawie drugi, zobaczcie, ile tu już w ogóle expa leci swoją drogą, człowiek guma. Zobaczmy, tu pierwszy kryt, drugi zwykły, tu jakieś uniki. No i na koniec jaka buła, no pięknie ten bard sobie radzi. Zauważyłem, że ten bard troszeczkę dziwnie, jeżeli chodzi o PvP, wygląda, szczerze mówiąc. Dlatego, że no my tu nie mamy najmocniejszych stat też w porównaniu do osób, które bijemy, ale jednak bardzo często się zdarza, że...
po prostu często przegrywamy na jakieś tam z podobnymi statystykami, na jakieś inne klasy postaci i tak dalej, nie? Dobra, i teraz mamy tą Madame Mystique, czyli tak, ja tutaj przede wszystkim chciałbym dobić level, chociażby tym tornadkiem może by się udało, dokładnie. Mamy 172, to powiedzmy, że na razie zostawię, przeloguję się, no i szukamy broni, dlatego, że teraz bronie po raz kolejny dadzą nam dużo, no ta tylko plus 13, ale nie, no właśnie, tu już jest znowu plus 31, także szukamy czegoś na samą inteligencję. Tu bardzo fajne rozrzuty były, no ale niestety nie tego szukamy. Znowu na zręczność, wytrzymałość, tu na szczęście coś. No tak ten górny, żeby był chociaż 1100, to bym się nie obraził. No i oczywiście, żeby ze 30 średnich dawało. Teraz już 36, zobaczcie jaki rozrzut, 800-802 było. Szukamy dalej. Ktoś wczoraj w ogóle pisał pod odcinkiem, że... Tylko nie wiem, czy to była ironia, szczerze mówiąc, czy on serio tak myśli, ale ktoś pisał, że on bardzo lubi oglądać, jak ktoś roluje w sklepie itemki. Jeżeli lubisz i oglądasz to, no to pozdrawiam. Jeżeli to była ironia, to no to w sumie ci się nie dziwię, bo no to akurat szukanie tych itemów w sklepie jest dość męczące. W sensie spoko, jak zrolujemy z 10 razy i nam poleci to, czego szukamy, ale jeżeli już tak trwa to na odcinku, powiedzmy z 5 minut, no to już to się robi nużące faktycznie. No ale ja tutaj mówię, jakbym miał robić cięcia, potem to renderować i tak dalej, to by mi o wiele dłużej schodziło. No a jednak chodzi o to, żeby wam te odcinki dostarczać w miarę na bieżąco. Natomiast zawsze sobie możecie po prostu, wiadomo, użyć strzałki czy tam na telefonie dwa razy tapnąć po prawej stronie i przewinie wam troszeczkę i po prostu poszukać momentu, gdzie ja skończę szukać. No i myślę, że będzie git. O, zobaczcie, tutaj 31 średnich, inteligencja, no ale niestety rozrzut dosłownie tragiczny, a czegoś takiego nie chcemy. No my potrzebujemy duży rozrzut na tego magusia. Tu tylko plus 18, górny też nie za wybitny, więc no nie. O, zobaczcie, ta broń by była idealna. Gdyby nie była na zręczność, tylko na inteligencję, to mówię, idealnie. Tu plus 18, no nie, jeszcze nie. Szukam czegoś, no musimy mieć idealną broń, jeżeli chcemy w ogóle jakieś podejście pod tego magusia robić. No tu znowu słabiutko niestety, tu mamy siłę, tu mamy szczęście. No ta pierwsza broń bardzo szybko nam się znalazła, fajna. Teraz mamy zręczność szczęście, znowu siła. Tutaj jakieś dwie bronie, no też nic ciekawego. Dobra, szukamy dalej. Zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. Tu mamy jakąś zręczność, tu mamy szczęście, tutaj mamy zręczność znowu, wytrzymałość, no nie, my szukamy na inteligencję, żeby już tutaj nie kombinować znowu z gemami. Tu mamy zręczność, dobra, szukamy dalej. Siła, inteligencja, siła, wytrzymałość, lecimy dalej, inteligencja, szczęście, siła, siła, inteligencja, kurczę, no dajcie coś. O, właśnie, dokładnie coś takiego, zobaczcie, 1163 górny, 40 średnich nam dawało, no i na inteligencję, dobra, dziękuję pięknie, właśnie o coś takiego mi chodziło. Okej, teraz możemy jeszcze trochę, powiedzmy, że tą intę może się uda nawet do 1100 podbić, skoro już broni tak kupiliśmy, to tego golda na razie nie będę potrzebował. Tu na pewno jeszcze trochę wrzucimy w ogóle w to szczęście, bo ja o tym szczęściu zapominam, a tu wiadomo, że jednak się przyda, zwłaszcza na tego magusia, no bo tu kryty będę musiał walić dość potężne. W sumie to ciekaw jestem, bo ja tak podchodzę do tego, że na tego maga będziemy mieć mniej procent niż na tamtego, ale może być tak, że ta Madame Mystique nam padnie o wiele szybciej niż tamten, nie? Więc tu wszystko zależy. Okej, tyle golda mamy, no i dobra, i robimy skana. Sprawdzamy, no jeżeli będzie bardzo malutko, no to już niestety stop chyba na dzisiaj, ale jeżeli będzie to sensownie wyglądać, to jeszcze spróbujemy sobie ten loszek zamknąć, dlatego że teraz jest maga, chyba 10 to jest woj, jak się nie mylę. No ale dobra, kręci się, kręci, zobaczmy jak to tu wygląda, powolutku. 0,05, czyli można powiedzieć, że wracamy do tego, co było wcześniej. Bardzo malutkie procenty mimo wymiany broni, więc okej, wstrzymuję się i tak dzisiaj fajny progresik został zrobiony, 172 level, jak widzicie, także tutaj troszkę pocisnęliśmy. No niestety, no ci magowie to jest niestety dla nas o dziwo blok, no ale pamiętajmy, że my to wszystko robimy praktycznie jeszcze na gemach z pierwszej kopalni, więc to też jest warte tego, żeby to zapamiętać i żeby, no po prostu wiedzieć o tym, nie? Bo jakbyśmy tu wymienili te gemiki, co raczej zrobimy w weekend, mnie w ogóle w piątek nie ma w domu praktycznie, bo jest Fame MMA i wychodzę, ale może w sobotę wam nagram albo na streamku i potem wrzucę na kanał zapis taki pocięty, to będziemy po prostu działać i się bawić. Także tak to będzie wyglądać. Jutro chyba zrobimy przerwę od tego barda, chyba że w ogóle możecie napisać w komentarzu, czy chcecie coś takiego, żeby wam po prostu nagrać bez jakichś większych progresów odcinek, żeby wam po prostu pokazać, co tu się ciekawego zadziało, no ale raczej planuję przerwę.
bo już dzisiaj było o wiele ciężej, żeby cokolwiek tu wykrzesać z niego. No i zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu w weekend. Tu muszę zaraz kontry pooddawać, bo już mam full rycerzy. I chyba tyle, chyba na razie wszystko. Tu zaraz też robię resecik. No ale okej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Progresik i tak zrobiliśmy fajny, także jestem zadowolony. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę w tym momencie. Zrzucajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w tym komentarzu oraz opisie. Piszcie komentarze, jak tam wam idzie na W58, czy zaczęliście bardem, czy wam podeszła ta klasa postaci, czy może jednak zrezygnowaliście, bo wam się nie spodoba. Chętnie sobie to wszystko poczytam. No i co? I tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!